Dzień dobry, witamy serdecznie. Tym razem motocykl, na który sami dość długo czekaliśmy. Jakby nie patrzeć, zajmujemy się zarówno motocyklami marki Harley Davidson, jak i sporo podróżujemy. Podróżujemy motocyklami adwenturowymi. Harley Davidson Pan America. Jedni go zapewne pokochają, inni go znienawidzą. Motocykl, którego na pewno nie można przejść obojętnie. Ja początkowo bałem się tego, że nie znajdę w nim Harley'a. No troszkę się tego obawialiśmy, nie? Ale czy to jest jego wada? Chyba nie do końca właśnie. Znaczy, mnie najbardziej zabolało przy tym motocyklu, zanim go w ogóle dosiadłem, po prostu jak go zobaczyłem w katalogach, jedna rzecz. Harley zawsze uchodził dla mnie za markę, która kreuje rynek motocyklowy, którą się kopiuje, a nie która kopiuje. A tu chyba tak troszkę... Tak by można było w pierwszej kolejności pomyśleć, że Harley zrobił adventura. O co chodzi? Ale czy tak naprawdę to jest pierwszy adventure Harley'a? Czy tak naprawdę Harley nie kojarzył się z adventurem? No, zawsze był adventurem. Od tego jakby taka cała historia się zaczęła, nie? Oczywiście, że tak. Harley był motocyklem adventurowym, zanim w ogóle powstały motocykle do tej turystyki adventurowe, tak? Z tą rolką z przodu na chopperach w ogóle, nie? Słuchajcie, my dzisiaj nauczyliśmy się tego, ktoś nam to kiedyś wmówił, zaczęło się to w latach 80., trwa nadal, że jeżeli chcemy pojechać na grzyby do Campinosu, to musimy mieć adventura i to takiego adventura, którym możemy podbijać świat enduro. Nie, nic bardziej mylnego. Słuchajcie, kto z was oglądał film pod tytułem, no tutaj nie możemy wspomnieć o innym niż tylko o Easy Riderze. Easy Rider. Doskonale wie, że cały ten film to była jedna wielka przygoda. I to przygoda, której dzisiaj znacznie bliżej jest do motocykli właśnie tego typu, niż do chopperów, które dzisiaj raczej kojarzą się nam z wyjazdem na rozpoczęcie sezonu, na przykład do Częstochowy czy Lichenia. Natomiast nikomu choppery nie kojarzą się z wielkimi wyprawami. A prawda jest taka, że myślę, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę ilość przejechanych kilometrów w podróży, to choppery by tutaj wygrały. Też tak myślę. Natomiast wracając do naszej gwiazdy, do naszego motocykla, troszeczkę gdzieś jak słyszałem, że Harley wypuszcza adventura, zapewne jak każdy miałem w głowie elektrę przerobioną na enduro, no to byłoby naprawdę tragedią. Natomiast tutaj mamy kawał ciekawego motocykla, motocykla z zupełnie innej grupy niż te, które do tej pory jakby testowaliśmy. Jemu znacznie bliżej jest do mimo wszystko motocykla... Duży taki turystyk. Dużego, turystycznego, bardziej na asfalty, choć niekoniecznie ładne. No tak, gdzieś tam szutrowa dróżka, do jeziorka. Tak, tutaj mamy coś bardziej mimo wszystko na drogę, o czym świadczą choćby szczegóły. Zobaczcie, tutaj nie ma jakby próby udowadniania nikomu, że to będzie się sprawdzało w bardzo ciężkim terenie, bo nie będzie. Lane felgi. Pierwsza rzecz, która może być przeszkodą w bardzo ciężkim terenie, ale tak jak mówię, nie do tego ten motocykl został stworzony. Natomiast na szutrach, na drogach jakiejś 7, 8, 9, 10 kategorii sprawdzi się to super, spokojnie przejechałbym tym nawet, myślę, po bardzo głębokim piachu bez problemu, ale nie brałbym tego w błota, w jakieś bardzo ciężkie przeprawy, bo to nie do tego zostało stworzone. Ogromna, bardzo wygodna kanapa. Tak. Wreszcie uchwyty. Uchwyty dla pasażera. Zaraz je przetestujemy, zauważyłem, czy działają. Przystosowany jest ten motocykl do kufrów, no bo tego typu motocykle jeżdżą z kuframi, no pakowanie tutaj jakichś rolek, jakichś, nie daj Boże, rogali, po co to komu w takim motocyklu, jak można mieć luksus pakowania się do kufru. Centralna stopka, co też jakby... Centralka w standardzie, coś co w terenie absolutnie nie robi, jest wręcz złe i niedobre. Tu jak najbardziej pomaga, a pomaga w tym, żeby można było ten motocykl gdzieś tam obsłużyć, bo tu kolejna nie harlejowska rzecz, powrót do łańcucha. Wiadomo, no kiedyś Harley miał łańcuchy, Harley jest starszy niż łańcuch w motocyklu, natomiast potem Harley przeszedł na pasy, przyzwyczaił nas do pasów. Tutaj pas nie bardzo by się chyba sprawdzał, bo raczej ryzyko zerwania go jest zbyt wysokie. Mamy łańcuch. Zawieszenie, no jakby nie patrzeć, widać tutaj mocną nowoczesność, jeżeli chodzi o zawieszenia. Jest tutaj pełna elektronika tego zawieszenia, jest to zawieszenie typu upside down, które już w Harleyach było dość dawno oczywiście stosowane, natomiast tutaj widać, że jest to całkowite odpłynięcie od tych rozwiązań, które do tej pory były stosowane. Porządne hamulce Brembo, czyli już przestaną się te gadki pod tytułem, że Harley nie hamuje. Ten hamuje i to rewelacyjnie. Amortyzator skrętu też jest wrzucony. Jest wrzucony amortyzator skrętu, jest masa elektroniki. Słuchajcie, Harley w elektronikę umiał zawsze. Grzane manetki. Są grzane manetki, tak, ale wracając do naszej elektroniki. Bo dzisiaj zimno. Dzisiaj zimno, tak, więc najważniejszą rzeczą z elektryki dzisiaj będą grzane manetki. Natomiast w elektronikę Harley umiał, tutaj mamy masę trybów jazdy, mamy nawigację,
jak sparujemy sobie telefon. Mamy kupę fajnych przydasiów elektronicznych. Te wielkie wyświetlacze naprawdę w Harleyach pojawiły się bardzo dawno i to zawsze moim zdaniem bardzo fajnie działało, tak? Ta ilość tych gadżetów zawsze gdzieś elektronicznych w Harley'u była dość spora. Natomiast cały czas mówimy Harley. Możemy tak na chwilę zapomnieć o tym, że jest to Harley i potraktować go po prostu jak zupełnie normalny motocykl. Bo taki jednak, turystyczny duży tak, motocykl. Myślę, że tutaj Harley z tym będzie miał największy problem, żeby się przebić na rynku. Każdy patrzy na niego przez pryzmat Harley'i, jakie znamy. Ale dokładnie ten sam problem ma BMW. BMW z którym modelem? R18. Słuchajcie, w momencie, kiedy Harley wypuścił Adventure'a, BMW wypuściło R18. Czyli tak naprawdę porównując znowu R18 do Elektry, w drugą stronę. Tak, bez sensu, to jest zupełnie inny motocykl. I tak samo uważam, że porównanie tego motocykla do GS-a jest bez sensu. Nie będziemy tego porównywać. Po co? Tak? Oczywiście mamy zwolenników, wręcz czasami fanatyków marki BMW, mamy zwolenników i fanatyków marki Harley Davidson. Natomiast długo się zastanawiałem, dla kogo to jest motocykl? Czy naprawdę ktoś, kto jeździ Harleyem, kto od zawsze jeździł elektrą, pójdzie i kupi ten motocykl? Czy bardziej ktoś, kto jeździł, nie wiem, dużym KTM-em czy GS-em, pójdzie i kupi ten motocykl? No właśnie. Z jednej strony mamy tą grupę zagorzałych Harleyowców, tak. Z drugiej mamy po prostu adwenczerowców. Ja myślę, że to jest motocykl najbardziej zbliżony konkurencyjnością do motocykli typu na przykład Aprilia Capo Nord. Duży turystyk, tak? Który nie udaje adwenczera, jest dużym turystykiem, da się zjechać w szuterki i do jeziorka dojechać, nie ma strachu, ale raczej jest dużym turystycznym motocyklem. I wyłamuje się z tych ram, że duży turystyk to BMW, tak. A duży cruiser to musi być Harley. Nie, bez sensu. Słuchajcie, zapomnijmy o stereotypach, potraktujmy to jako normalny motocykl. Jedziemy testować. Słuchajcie, natomiast kilka szczegółów, zanim ruszymy tym motocyklem, które na mnie do końca się na dzień dobry spodobały. Tego typu rzeczy, okej, fajnie, może się to nie uszkodzi, natomiast za każdym razem, kiedy go przestawiam, to mi odpada. Słabo. Kolejna rzecz, szyba. No w motocyklu tej klasy byłoby fajnie, gdyby ona była elektryczna. No tak, a tu jest taki... No właśnie, taka wajcha, która niekoniecznie chce dobrze pracować, która skrzypi jak się porusza, to jest naprawdę słabe. Mamy taki spust, który musimy ruszyć. O! No, nie jest to... nie jest to akceptowalne w motocyklu za te pieniądze, tak? Bo gdyby tutaj były dużo mniejsze pieniądze za ten motocykl, okej, ale my jednak musimy patrzeć na ten motocykl przez pryzmat motocykla za 100 koła. Kolejna rzecz, wydech, bardzo ładny. Ale jakoś nie pasuje mi do niego nazwa Screaming Eagle. Raczej wolałbym, żeby tutaj się pojawił napis Akrapowicz albo coś tego typu. Screaming Eagle kojarzy mi się raczej z czymś innym. Znowu próba nawiązania do Harley'a niepotrzebnie, bo to nie ma nic wspólnego z tym. Kolejna rzecz, która mnie tutaj mocno razi w tym motocyklu, to jest silnik, który z tej strony jest bardzo ładny. Już pomijając to, że jest mało harlejowski i tak dalej, ale jest bardzo ładny. Natomiast to, co zrobiono z drugiej strony, to jest tak, jakby projektanci projektowali go tylko z jednej strony. Tam jest po prostu jakaś wielka dziura, w której czegoś brakuje, tak? Zaraz obrócimy, to zobaczycie, bo tu jest naprawdę ładnie, a tam jakby troszkę o tamtej stronie zapomnieli totalnie. Dokładnie. Kolejna rzecz, która tak bardzo mocno rzuca się w oczy, to jest ogólny wygląd tego motocykla. On się może podobać. Podoba ci się? Podoba mi się. Ja mam mieszane uczucia. W pierwszej kolejności, jak zobaczyłem ten motocykl, od razu stwierdziłem, nie no kurde, odkurzacz Zelmer. Przypomniały mi się lata mojej młodości. No, jest on stylistycznie bardzo mocno przypominający odkurzacz Zelmer. Kolejna rzecz, która mnie troszeczkę tutaj się jakby no niekoniecznie klei do kupy, to są te przełączniki. Liczyłem na to, że Harley zostawi swoje przełączniki, że będziemy dalej mogli zmieniać kierunkowskazy lewy, prawy i tak dalej. Wszystko będzie tak jak w starych Harleyach. Ja to akurat uważam na plus. No właśnie i tutaj znowu dwa obozy. Ja przyzwyczajony do harlejowskich kierunkowskazów, chciałem harlejowskie, ale dokładnie to samo zrobiło BMW. Też na początku wszyscy mówili, że a, bo te BMW to ma takie kierunkowskazy. Jednym się to podobało, inni twierdzili, że jest to bez sensu. Mnie troszkę przerasta ilość tych guzików tutaj. Bo... No ilość guzików jest naprawdę ogromna, ale słuchajcie, jest to troszeczkę jak iPhone, bardzo intuicyjne. Jak tylko złapiemy, o co w tym chodzi, naprawdę 10 minut na czytanie instrukcji obsługi i już szybciutko tym możemy jakby operować bez najmniejszego problemu. Ale dobrze, dosyć gadania, jedziemy. Jedziemy.
Pierwsze kilometry za nami, jechaliśmy we dwójkę, jechaliśmy po drogach, jechaliśmy trochę szutrami. Jak z tyłu? Duża kanapa, wygodna jest pozycja. Wprawdzie motocykl jest bardzo wysoki, więc wsiadanie na niego tylko z podnóżka, bo inaczej nie ma takiej możliwości. Uchwyt dla pasażera jest, więc też można trzymać się, chociaż nie ma potrzeby. Bo specyfika tego motocykla, silnika chyba w ogóle, albo jazdy też może po asfaltach, nie było potrzeby nawet się trzymać, bo pozycja jest dosyć taka stabilna, jak mamy nogi na podnóżku. Jak jechaliśmy po jakichś tam szuterkach, wybojach, zawieszenie chyba naprawdę super, bo w ogóle tego nie było czuć jako pasażer. Ogromnie poprawny jest ten motocykl, słuchajcie. Jechałem nim i tak naprawdę największą przyjemność sprawiało mi to, że jechałem sobie nim spokojnie, bez żadnych szaleństw. Motocykl chyba stworzony do takich naprawdę do dalekiej turystyki, ale turystyki. Do takiej wygodnej turystyki. Nie widzę w nim takiego, póki co, oczywiście zobaczymy zaraz, jak przejadę się nim sam, natomiast póki co nie widzę w nim takiego zęba, takiego jakby chęci przynoszenia jakiejś ogromnej adrenaliny. Nie, raczej jest to motocykl taki fajny, stonowany, którym się bardzo fajnie podróżuje. Mhm. I co ciekawe, słuchajcie, jest to kolos. Nie ma dwóch zdań, ale dość niski. Ja na nim normalnie stoję, nie mam problemów, nie czuję tej masy. Pojeździliśmy nim trochę po takich pięknych jesiennych krajobrazach i nie ma tragedii. Nawet w dwie osoby, spokojnie po takich szutrach, daje się tym lajtowo jechać. Nawet ani raz nie wstałem na nim, przyznam się szczerze, pomimo tego, że jechaliśmy już po piachu i tak dalej. No w dwie osoby trochę niekomfortowo jest, jak kierowca stoi, a pasażer siedzi. Nie będziemy też się tutaj wydurniać i udawać, że jeździmy enduro i stać w dwójkę. Świetny motocykl. Da się tym naprawdę przejechać chyba wszystko bez dorabiania większych ideologii, bez udowadniania komukolwiek, że my cokolwiek musimy. Myślę, że to jest motocykl jednak dla kogoś, kto doskonale wie, do czego służą tego typu motocykle. Tak. Jakby nie szuka jakiegoś takiego sztucznego wow, tylko taki motocykl, na który wsiadasz i jedziesz po prostu. Dokładnie. I w większości tego typu motocykle, które są do tego stworzone, są nudne. Ten nie jest. No nie jest. Słuchajcie, nie jest. Ma w sobie coś takiego fajnego. Nie chciałbym powiedzieć, że harlejowskiego, bo dalej próbuję znaleźć w nim Harleya i nie potrafię, ale to chyba dobrze, bo w większości czasem jechałem. Wiem, gdzie możemy znaleźć. No. Hamowanie silnikiem. Ale widać, że tu wszystko robi elektronika. Nie ma czegoś takiego, jak było w starszych Harlejach, że zamykaliśmy. Nie. No nie, to tu wszystko robi elektronika. Słuchajcie, ta elektronika nie jest rewelacyjna, chciałbym powiedzieć. Nie jest zła, jest bardzo dobra. Natomiast bawiłem się tymi trybami, a jest ich tutaj naprawdę masę. Z tego co naliczyłem chyba 9, w czym 3-2 co najmniej są takie, że można sobie samemu coś w nich kombinować po swojemu. Ale nie czuję tego, co czułem na przykład w Aprilii, że zmiana trybu natychmiast i robi się inny motocykl. Nie, tutaj to wszystko jest takie stonowane, takie fajne. Zapewne jak zaczniemy go mocniej cisnąć gdzieś, to wtedy poczujemy różnicę między tymi trybami, ale nie ma czegoś takiego, że zmieniamy tryb ze sportowego na przykład na tryb, nie wiem, deszczowy i nagle czuć, że ten motocykl nie jedzie czy coś takiego. Nie, wręcz odwrotnie. Jedzie zapewne jakby, myślę, że różnice w tej mapie pojawiłyby się, gdybyśmy zaczęli nim szaleć, ale chyba do tego nie zachęca. Nie ma takiej potrzeby, w ogóle jakby... Przejedziemy się samodzielnie, tak. Zobaczymy, bo na razie w dwie osoby, słuchajcie, bardzo fajny, turystyczny, adwenturowy cruiser. Dużo miejsca dla pasażera z tyłu, więc jakby jest i komfort dla kierowcy i dla pasażera. Jest gdzie spakować bagaż, bo tam jeszcze z tyłu dużo jest miejsca i po bokach. Uchwyty są. Super. Zobaczymy, czy potrafi to jechać jakkolwiek w terenie. Troszkę się popłakałem i posmarkałem, bardzo zimno. Natomiast zachowuje się to jak typowy duży adventure. Słuchajcie, nie szukałbym tutaj ani jakby wielkich wad, ani ogromnych zalet tego motocykla. Czuć, że to waży. I tutaj nie ma dyskusji. Bardzo fajnie tym motocyklem jedzie się w momencie, kiedy jest szybciej, natomiast kiedy zaczyna się troszkę bardziej, nie wiem, trzeba zawrócić, cokolwiek zrobić, natychmiast wyłazi z niego jego nadwaga. Ale on też nie do tego został stworzony, tak jak mówię. To nie jest motocykl do szaleństw, moim zdaniem. To jest motocykl naprawdę do bardzo fajnej rekreacji. Rekreacji pozwalającej na to, że jeżeli coś nam się gdzieś podoba, możemy sobie zjechać, możemy sobie to obejrzeć, nie przejmując się tym, że jest trochę piachu, czy jest czegokolwiek. Tutaj cały Campinos jest dość piaszczysty. Po piasku radzi sobie to dokładnie tak samo, jak każdy inny tego typu motocykl. Tu już zaczyna być czuć tryby, tak? Tutaj jeżeli już się przepniemy na ten tryb offroad, daje się spokojnie gdzieś tam ten motocykl gazem kontrolować.
Nie jest to, tak jak mówię, taka agresywna nadal zmiana. Nadal to wszystko jest takie fajne, płynne. Mam wrażenie, że ten motocykl został tworzony pod ludzi, którzy chcą się przesiąść z motocykli szosowych, którzy kupę lat jeździli na motocyklach szosowych i chcą wsiąść na motocykle, które dają trochę więcej możliwości oddalania się od asfaltu. I dla nich to na pewno będzie rewelacja. Natomiast jeżeli ktoś już długo jeździł dużym adwenczerem i szuka dużo większej adrenaliny, powinien rozejrzeć się za czymś po prostu lżejszym, bo wszystko jest super poza jedną rzeczą i tego nie oszukamy. Te motocykle ważą. I nie chodzi mi tutaj stricte o Harley'a, chodzi mi po prostu o duże adwenczery. Mogłoby się wydawać, że to jest naturalne środowisko dla tego motocykla i trochę tak, tak. Jak najbardziej, shooterki, zwiedzanie, szukanie jakichś urokliwych miejsc i tak dalej, natomiast da się to zrobić z dwie osoby, chciałaś jechać na nim. No, przejechałam ten kawałek drogi tutaj leśnej, trochę jest liście, jest wilgotno, zimno. Dla mnie ten motocykl jest za ciężki. Trochę się go boję, jeśli chodzi o wagę, bo jeśli gdzieś bym wjechała na tam takie kłody, są no jakieś takie gałęzie i w ogóle, to myślę, że jego waga by mnie pokonała. Problem się zaczyna wtedy, kiedy trzeba się podeprzeć. No. Ale to nie jest wada tego motocykla. Nie, no wszystkie duże adwenczery, no jakby umówmy się, trzeba mierzyć siły na zamiary. No, dlatego jeżdżę mniejszymi motocyklami na co dzień, z motocyklami, którymi sobie radzę. Tym, jeśli chodzi o off-road może, takie szutrowe drogi tak naprawdę, to jest dla mnie za duży motocykl po prostu, ale to jakby z tej jakby półki dużych adventurów, no to jakby sama je osobiście wykluczam tak naprawdę. Słuchajcie, to jest też ciekawostka dzisiejszych czasów. Ludzie bardzo często sięgają po motocykle zbyt duże, zbyt ciężkie. Ja nie jestem super jeźdźcem i nigdy się za takiego nie uważałem, ale coś tam w życiu kilometrów przejechałem na motocyklu. Wszak zwiedziliśmy kilka krajów, trochę więcej niż standardowy motocyklista nawet. Ale też uważam, że motocykle bardzo ciężkie są dla dużych ludzi. No, do tego motocykla trzeba po prostu być chłopem. Ja sobie z nim w terenie radzę, nie ma problemu. Dopóki jadę sam, nie ma kłopotu żadnego, chyba że muszę na wąskiej leśnej ścieżce zawrócić, to wtedy natychmiast czuję jego masę. Ale to można wykluczyć. Czy pojechałabyś na tym motocyklu w podróż? W podróż jak najbardziej, bo przejechałam się na asfalcie, świetnie się tym jeździ, motocykl jedzie sam, nic w ogóle, jakby mega współpracuje, to co sobie pomyślisz, ten motocykl wykonuje, to jest super, tak? Jest fajnie wyważony, więc też mi się fajnie jechało, to co wspominałam w jakichś innych odcinkach, dźwiganie ze stopki bocznej jest okej, bo ta masa rzeczywiście jakoś mądrze jest rozłożona, ale jeśli chodzi właśnie o liście, o takie boczne drogi, chyba raczej bym wolała nie ryzykować, na zasadzie jechałabym na listonosza, co jest nie do końca bezpieczne, a to nie o to chodzi, nie? Słuchajcie, coś, czego ja normalnie nie lubię bardzo, czyli gmole, przyznam szczerze, w tym motocyklu, przy tej masie, przy tego typu motocyklach, one mają sens. Mhm. Bo i tutaj są fajnie zrobione, te gmole nie są wielkie, nie są ogromne, są dość małe. No, Harley umie w gmole, oni zawsze robili gmole i ich motocykle zawsze były ogmolowane, więc trudno, żeby nagle się tego oduczyli. Słuchajcie, no chyba jest naprawdę z tymi gmolami dobrze to pomyślane, bo jak glebniemy, jest szansa, że nam tą wielką chłodnicę tutaj to wszystko poochrania. Nie przeszkadzają te gmole przy nogach. Nie ma tutaj tego ryzyka, że możemy sobie połamać nogę. No to tak. Bardzo istotne, bo niektóre gmole są tak zrobione, że wręcz wywracając się, przygniatają kolana, robią krzywdę, czy wyrywają dziury w silnikach, bo i takie gmole znamy. Tu nie powinno być tego problemu. Dobrze, wracamy na asfalt, idziemy jeszcze pojeździć. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Bo wcześniej jeszcze jak nie siadałam na ten motocykl, wydawało mi się, że jest strasznie długi, że ten bak jest długi. Jak siedzisz, jak jesteś kierowcą, totalnie to znika, nie ma tego. Jakby wszystko jest jakoś mądrze pomyślane, że ta odległość jest naprawdę okej, więc to jest takie trochę mylne wrażenie, jak się patrzy nie siedząc na tym motocyklu. Ja mam ochotę jeszcze nim naprawdę pojeździć. Jest to jeden z tych motocykli, na który się wsiada i chce się nim jeździć. Tak. Idziemy pojeździć, spróbujemy znaleźć inne zastosowanie jego niż tylko jeżdżenie po szutrach, bo to chyba, czuje się on tutaj dobrze, ale to chyba nie jest na pewno jego jedyne środowisko, w którym powinien czuć się bardzo dobrze. Jeździmy. Jeździmy. Wrażenia.
Super. Tak jak wcześniej wspominałam, ten motocykl sam jedzie. W ogóle nie trzeba się nad niczym zastanawiać, po prostu człowiek jedzie i cieszy się jakby samą jazdą. Żadne manetki oczywiście, dzisiaj bardzo dziękuję. To też, co wcześniej powiedziałam, jest świetnie wyważony, łatwo się go dźwiga z bocznej stopki. Dla mnie to ma znaczenie przy dużych motocyklach. Ogromny zapas mocy. Nie wykorzystałam jej tak naprawdę. Gdzieś tam nawet, że tu po drogach pojeździć, ale jest to motocykl do turystyki. Dalekiej turystyki, żeby wsiąść, pojechać przez siebie, asfaltowej jak dla mnie tak naprawdę, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się tym jeździ. Motocykl jeździ sam. Standard, czyli hamujemy każdy motocykl, który testowaliśmy. Nasz Harley stoi na hamowni. Zobaczymy, ile pokaże. Katalogi mówią tutaj, czy też różna prasa o tym, że tutaj ma być 150 koni. Wydaje mi się to trochę dużo. Problemem też jest to, że jakby nie patrzeć, mamy tutaj masę elektroniki. Hamownia blokuje przednie koło. Nie wiem, w jaki sposób ta elektronika będzie wycinała, więc zawsze zakładamy, że te odczyty z hamowni mogą być nieco przekłamane. Oczywiście. Przełączymy go na tryb sportowy, wyłączymy trakcję, bo taka opcja tutaj jest i zobaczymy, co on nam pokaże. Jedziemy. Motocykl schamowany, jakby bardzo fajny wynik, pokazał nam 139 koni. Biorąc pod uwagę, że jest to świeży motocykl, jeszcze nie poukładany dokładnie, to naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Myślę, że te 150 koni, które podaje tutaj fabryka, jest jak najbardziej realne. Oczywiście trzeba by troszeczkę powalczyć z tą elektroniką. On nam za każdym razem, kiedy go hamowaliśmy, pokazywał, że jednak dalej ta elektronika mu działa, że coś mu się nie zgadza, bo przednie koło mu stoi, tylne się kręci. Natomiast co jest najciekawsze w tym wszystkim? Oczywiście za każdym razem trakcję wyłączaliśmy, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, że trakcja nam wycina. Hamowaliśmy go na kilku mapach, dokładnie na trzech, żeby go za mocno nie dręczyć i męczyć, bo tych map jest tutaj więcej, ale już te trzy pomiary pokazały nam ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi mapami. Czyli mimo tego, że nie czuć tego na drodze jakoś bardzo, to już na hamowni natychmiast to widać. Zobaczcie ciekawostkę. To jest mapa Sport i na mapie Sport mamy taki przebieg krzywej momentu i mocy, pokazuje nam 139 koni. Jeżeli natomiast weźmiemy sobie mapę off-road, odpalimy, zobaczcie, zupełnie inaczej to wygląda. Off-road nagle ma już tylko 120 koni i jest zupełnie inny przebieg momentu obrotowego. Co ciekawe, jeżeli odpalimy sobie mapę drogową, będzie jeszcze inaczej. Na mapie drogowej mamy 131 koni i 119 Nm momentu obrotowego. Widać różnicę pomiędzy poszczególnymi biegami. O, tutaj jest mapa drogowa, via mapa sportowa, jest niewielka różnica. Natomiast zobaczcie, jeżeli odpalimy mapę offroadową, a wyłączymy mapę drogową, to te różnice są naprawdę spore. Widać, że to działa. Widać, że to działa. Oczywiście najwięcej mocy pokazuje na sporcie. Gdybyśmy zapewne poklikali tymi własnymi ustawieniami i naprawdę tam wszystko powyłączali tak, jak należy, jest szansa, żebyśmy do tych 150 koni nawet dobili. Ale szkoda nam męczyć tego motocykla. Ten wynik nam zupełnie wystarczy. Jakby jest to faktycznie odzwierciedlenie tego, co dzieje się na drodze. Ma ten motocykl bardzo dużo mocy. Koniec. Zobaczmy, co Harley oferuje nam w kwestii obsługi tego motocykla w trasie. Jeżeli zdejmiemy sobie siedzenia. O, są narzędzia. Słuchajcie, jest schowek. Bardzo fajna rzecz. Jest schowek i są w nim narzędzia. Znaczy, narzędzia to za duże słowo. Mamy tutaj jakieś dwa torksiki. Zapewne do czegoś one służą. Myślę, że do regulacji klamek, do regulacji tego typu rzeczy. Fajnie, że coś jest. Mamy śrubokręt. Super. I mamy taki klucz uniwersalny, przypominający bardziej rowerowy niż motocyklowy, Ale w razie ale czego. coś jest. Zakładam, że jest to klucz do lusterek. Tak, oczywiście. Nie irytował się nigdy lusterkami ten, komu się ono nie odkręciło w trasie. To jest zawsze straszne, a te wyglądają takie, co by się chciały odkręcać, więc dobrze, że jest tutaj klucz. No i jest najważniejsza rzecz. Słuchajcie, jak już siądziecie na tej polance, Otwieracz będziecie do oryżany. przeżywać ten adventure, możecie sobie jakiegoś Bud Lighta czy innego Millera spokojnie otworzyć za pomocą
tego otwieracza, zwłaszcza kiedy nie jest to twistów. A przy amerykańskich piwach bardzo często jest to odkręcane. Słuchajcie, fajnie, że cokolwiek jest, cudów tu nie ma. Schowek fajny. Schowek fajny. Siedzenia się ściągają, można je zapewne ustawić w inny sposób, czy nie? Tak, są tutaj dwa punkty mocowania tego siedzenia. Można dać je niżej, można dać je wyżej. No mieliśmy na wyższym chyba do jazdy. Jest taka szansa, że mieliśmy je ustawione na wyższe, nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, nie było to jakby problematyczne. Natomiast daje się to zmienić, tutaj też plus, że są te dwa poziomy siedzenia. Teraz powinien nastąpić test serwisu, tak jak robiliśmy to przy poprzednich motocyklach. Natomiast zastanawialiśmy się, czy w przypadku tego motocykla w ogóle ma to sens. Zdjęliśmy siedzenie, już widać, że nie będzie łatwo. Tak, nie ma tu akumulatora. Nie ma nawet akumulatora pod siedzeniem, gdzieś jest. Natomiast tutaj plus dla Harley'a i to dla wszystkich Harley. Harley jakby już od bardzo, bardzo dawna przyzwyczaił nas do tego, że za każdym razem wyciąga na zewnątrz tak, to jest wtyczkę standardową, jakby powtarzalną we wszystkich motocyklach Harley Davidson i nie tylko, bo to jest uniwersalna wtyczka do ładowarek. Wyciąga zawsze wtyczkę do ładowarki, więc bez problemu można sobie ten motocykl podładować. Natomiast wracamy do serwisu. Słuchajcie, inaczej podchodzimy do tego w tym motocyklu i rozumiemy też inne podejście producentów. Tego typu motocyklami ludzie, którzy podróżują, raczej nie grzebią bardzo dużo w nich sami. Nie, raczej robią serwis przed wyjazdem. Bardzo często tacy podróżnicy, którzy jadą dużymi, ciężkimi adwenturami, takimi jak ten Harley, trafiają na przykład do nas na serwis, który mają wcześniej zaplanowany, umówiony. Oni potrafią się umawiać z półrocznym wyprzedzeniem, tak, bo planują trasę, jadą. To są podróżnicy, którzy naprawdę pokonują ogromne kilometry i do tego jest przeznaczony ten motocykl. Tak. Do pokonywania ogromnych kilometrów. Do turystyki. Dokładnie tak, do komfortowego podróżowania po świecie. Z możliwością przejechania przez kraje, w których niekoniecznie są piękne asfalty. Tak, jak najbardziej. To, co mnie zaskoczyło jeszcze w tym motocyklu, podsumowując to wszystko do kupy, to jego zachowanie na asfalcie. On naprawdę bardzo fajnie porusza się po asfalcie. No, to, co ja nawet już przy testach jakby w terenie, żeśmy mu mówiłam, że ten motocykl naprawdę jedzie sam. Trochę tak, trochę jest takiego wrażenia przez tą elektronikę, przez to wszystko, że on troszeczkę jedzie sam. Podsumujmy to jakoś. Mi ten motocykl bardzo się podoba. Ja byłam zaskoczona, bo troszkę na, tak jak wspominałam, przeraziła mnie wielkość. I tak mi się wydawało, że ten bak jest taki wielki, że nie wiadomo, póki nie usiadłam na ten motocykl. W ogóle jak siadasz na ten motocykl, pomijając to, że jest fajnie, ja sięgam normalnie nogami, łatwo się z tej bocznej stopki rzeczywiście ten motocykl dźwiga, nie czuć jego wagi i super się nim jeździ. Tak, właśnie o to chodzi. To jest motocykl, mega który wygodny. Super się jeździ. Natomiast zobacz jedną ciekawostkę, sami się właśnie na tym złapaliśmy w tym momencie. Mówimy motocykl. Nie mówimy Harley. Dlaczego nie mówimy Harley? Ja myślę, że dokładnie taki był pomysł Harley'a na ten motocykl. Ja tutaj też specjalnie, trochę prześmiewczo używałem takiego nowomodnego określenia Harley umie w to, Harley umie w tamto. Jest to jeden ze zwrotów dzisiejszej młodzieży, który mnie bardzo irytuje, jeśli mam być szczery i zapewne wielu ludzi w moim wieku również lub starszych. Ale właśnie Harley to zrobił. Zrobił coś, co może niekoniecznie jest dla tych najbardziej zagorzałych, tych konserwatywnych Harley'owców, a zrobił motocykl totalnie nie wpisujący się w ramy dotychczasowej produkcji. Bo jak Harley nawet pokazał Wiroda w pewnym momencie, który już był, o Jezus, to nie jest Harley, coś innego. Ale Wirod dalej był w tym klimacie cruiserów, chopperów, power cruiserów. Wirod znowu przyniósł jakąś świeżość na rynku. Zaraz wszyscy to złapali i zaczęły powstawać jakby podobne motocykle. Natomiast tutaj Harley postąpił inaczej. Sprawdzili chyba rynek, stwierdzili, słuchajcie, jest Adventure, my tam nic nie mamy, a zróbmy. I zrobili. I słuchajcie, pomimo kilku chorób wieku dziecięcego, bo są one tutaj. No ale jak w każdym nowo produkowanym motocyklu. Zwłaszcza, że tutaj nie ma ciągłości, to nie jest kolejny model, to jest zupełnie nowy motocykl. Tych kilka chorób wieku dziecięcego jest, myślę, że Harley sobie z nimi bardzo łatwo poradzi. To jest naprawdę fajny motocykl. I jeżeli poszukujecie dużego, ciężkiego cruisera, Boże, nie cruisera, właśnie, dalej, Harley Cruiser, gdzieś to zostaje. Słuchajcie, dużego adventura, którym będziecie zwiedzać turystyka. Świat, dwuosobowego, z możliwością zabrania dużej ilości bagażu, bo tutaj naprawdę można zabrać dużą ilość bagażu, to zacznijcie również rozważać ten motocykl. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest to motocykl, który warto rozważyć i jedna rzecz. Z tego, co gdzieś tam czytaliśmy, to jest najlepiej sprzedający się obecnie Adventure w Stanach Zjednoczonych. Nie dziwi nas to,
bo niczego mu nie brakuje, a dla Amerykanów, jakby nie patrzeć, ten taki patriotyzm produktowy jest bardzo istotną rzeczą. No ale tam też są duże odległości, czyli wsiadasz, jedziesz. Nie? Słuchajcie, to jest właśnie taki motocykl na takie kraje, gdzie możecie kupę kilometrów nadgonić autostradami po to, żeby później zjechać do jakiegoś pięknego parku, rezerwatu i go po prostu spokojnie pozwiedzać, nie przejmując się tym, że skończy się wam asfalt, a będą tam szutry, nawet jak będzie piach, spokojnie, troszkę opanowania tej maszyny i ona na pewno przejedzie. Jeśli wy dacie radę, to ten motocykl na pewno. I tym zakończymy nasz test. Jak najbardziej. Dziękujemy i do zobaczenia. Niebawem kolejne. Do zobaczenia.